No siema, razem z Kubą, właścicielem tego oto Subaru Forestera, jedziemy na offroad, a potem jeszcze w nocy, jak się uda, to pokażemy wam, co to auto potrafi w nocy. Kuba jest właścicielem nietypowego Forestera, ale za chwilę dowiecie się o nim trochę więcej. O kurna. Jest to Forester z 2005 roku. 2,5 turbo. To co miało być zakute i to co może być zakute w silniku, to jest zakute. Jest naprawdę bardzo mocny ten silnik. Jest zamknięty blok. Co ja mogę więcej powiedzieć, no? Sprawdźmy to, sprawdźmy. Pełną listę specyfikacji wrzucę w opisie, a my to sprawdzimy zarówno w terenie, jak i na ulicach. Oczywiście w granicach normy. Oczywiście. Nie będziemy mocno męczyć samochodu, bo... Nie, bo wiadomo, siłą rzeczy trzeba... Wiesz, ja jeżdżę tym samochodem na co dzień do pracy, więc... A jak współpracownicy troszeczkę tak patrzą? Chyba, że nie chcesz o pracy mówić. Nie, możemy spokojnie. A czym się zajmujesz? Niczym. Ale nie chcesz mówić po prostu. Nie, to ja jestem bezrobotny. Aha. To fajni współpracownicy. Nie, no jak wiesz, jak ludzie z mojej pracy poznali ten samochód, znaczy zobaczyli go w pierwszej chwili, zobaczyli co on potrafi, to wiesz, każdy daj, przewieź mnie, przewieź mnie, przewieź mnie. A potem wysiadali tak jak ja, mieli reakcję. Tak. Potem... Czyli... O... Do widzenia. Do widzenia. Oj, ach, już myślałem. Oj, oj, oj. Nalajcie. Do takiego lekkiego offroadu, to nie jest moto, czy nie wiadomo jaki offroad. No jasne. Nadaje się idealnie, jak ktoś chce na rybki pojechać sobie nad Wisłę, czy dojechać gdzieś w lesie, żaden problem. No super. To co panie, zamieniamy się? Dasz mi trochę? A możemy stąd wyjechać? Nie, no dobra, ma. Czyli się boję jednak. Jak coś będę odkopywał własnymi rękoma. Wiesz, łopaty nie wziąłem. O, jaki był czysty. O panie. Powiem ci, że jesteś z mojej strony pierwszą osobą, która siedzi za kierownicą i będzie jechała. Poważnie? Tak. Ja tak mam ze swoim autem, że z transporterem, tym kamperem, że chyba tylko dwie osoby nim prowadziły, a ostatnio też jedna osoba z Tesli mi powiedziała, że jestem pierwszą osobą. Daniel mi powiedział, że jestem pierwszą osobą, której dał auto. No i się nie przejechał, więc mam nadzieję, że teraz też będzie. Mogę cię poprosić o podtrzymanie? Ten gaz. Ja pierdzielę, fajne auto. Nie wiem, czy chcę tam wjeżdżać. Trochę się cykam. Zaraz pojedziemy na taki piach, gdzie pokręcimy bączki. Uważnie? Tak. A tam dalej? Co jest? To jest napęd na czwórkę. Tam cztery kapcie i to robi robotę. To robi dużo roboty. W piachu ciężko ci się było zakopać, naprawdę już miałem. Na tym ujęciu jednym mają obawy, że będzie coś, tak, że będzie coś tak. Chyba ty co nawet tak. Chociaż nie wiem jak ty. No przez myśl mi to przeszło, ale mówię, no gdzie? Mój Foresterek by się zakopał. Mogę tato? Nagrać ci?
Nie no, nagrywa się. Pozdrawiam mamę, jakby co. Powiem ci, że na miejscu pasażera to czuć. Nasze ślady zresztą, zobacz. I to z czterech butów widać. Nie pokazujcie mojej mamie tego filmu. O panie, nie, stop. Poczekaj. O panie. Muszę jeszcze inaczej się ułożyć, tak, bo aż mnie wbiło po prostu. Patrzcie, jakie smaczki zostawiliśmy. Powinniśmy zamknąć tej okien. I co, wszystko w środku. O panie. No trudno, no. Wiedzcie, że... O, co się dzieje? O panie. To jest forester do akcji specjalnych. No. Ale nie był katowany. Nie był katowany, nie był. Jeździli do kościoła. Pan go sprzedaje? Nie. Nie wiesz, mnie do granicy gonił. Ja pierdzielę. Ty naprawdę chcesz ten samochód sprzedać, Kuba? Tak, wiesz co, bo mam w głowie nowy projekt. Jaki? Z samochodem następnym? Samochodem następnym, ale zupełnie inny. Będzie to camper. Serio? Serio! Ale taki... Camper, ale wiesz, taki zrobiony z busa. Czyli ściągnąłeś po prostu ode mnie. Niestety. Ale... Czyli masz go na sprzedaż, no to... Tak, fajnie, żeby poszedł w fajne ręce po prostu, kto będzie się pasjonował tak jak ja nie. Dobra, to w opisie pod filmem, jeżeli ktoś jest zainteresowany, wrzucimy pełne ogłoszenie, link do ogłoszenia. Dzięki wielkie, na razie się żegnamy, bo widzimy się jeszcze dzisiaj wieczorem. Dokładnie. I pokażemy wam jeszcze nocną jazdę, night racing w Warszawie. Kurna mać! Dziękuję. Ja tam Golfa zostawiłem swojego. Już zawracamy tego. Panie! I na koniec mam dla was konkurs. Do wygrania będzie bardzo fajny dziszok i 3 pary łanki ze sklepu Kaktus24. Zasady nigdy nie mogły być prostsze. Wystarczy zasubskrybować kanał i wbić do grupy sklepu Kaktus24, czyli Dziszok Klub Polska. Potem napisać tu w komentarzu pod tym filmem zrobione. To tyle. Wszystko w opisie. Cześć.